Ojciec Święty wtedy jeszcze, kiedy był kardynałem w Krakowie, że on tak po prostu można go było spotkać też na ulicy, że tak zwyczajnie, tak po prostu. I mnie się wydaje, że w tym on się nie otaczał jakimś orszakiem ludzi towarzyszących, tylko po prostu skromnie ubrany w sutannie i takim go pamiętam, co by właśnie świadczyło o tym, jeszcze wtedy jednak biskupi może się troszeczkę inaczej ubierali niż w tej chwili. W tej chwili też jest może taka tendencja do tego, że raczej skromniej, żeby w fiolety się nie ubierać. Jego też raczej nie pamiętam w takich uroczystych strojach, właśnie nieraz w czarnej sutannie po prostu. Ja dopiero później, już jako rektor seminarium, wtedy kiedy bywałem w Rzymie, kiedy miałem okazję być w prywatnej kaplicy Ojca Świętego, no zresztą w czasie pielgrzymki też, kiedy cały świat mógł zobaczyć, jak Ojciec Święty odmawia modlitwę brewiarzową, to wtedy widziałem go modlącego się. I wtedy to robiło takie olbrzymie wrażenie. Ja pamiętam, kiedy Ojciec Święty rozmyślał, kiedy wchodziłem do tej kaplicy, a byłem tam wtedy z grupą księży neoprezbiterów i mieliśmy też ten zaszczyt sprawowania Eucharystii razem z Ojcem Świętym, kiedy widziałem go właśnie i sprawującego Eucharystię, kiedy tak blisko razem z Nim. Ale wcześniej wiem, że olbrzymie wrażenie na mnie zrobiło to, kiedy wchodziłem do tej kaplicy, bardzo cichusieńko, żeby nie przeszkadzać. Ojciec Święty w tym czasie medytował, miał Pismo Święte. Był jakby wyłączony, on nas nie słyszał, tam to przecież grupa księży wchodziła. On tak jakby w ogóle nie słyszał nas, tak był zatopiony i w tej medytacji, w tej modlitwie. A myśmy starali się, żeby w ogóle no, jak najciszej, żeby mu w tym jakoś tam nie przeszkodzić. Później to przygotowanie poprzez medytację, poprzez modlitwę do Eucharystii było też widoczne nawet wtedy, kiedy on się ubierał do mszy świętej, bo to na naszych oczach. Wtedy ksiądz biskup Dziwisz go ubierał. To wszystko było takie wyciszone, takie było widać, że on myślami jest przy Panu Bogu. I później, kiedy sprawował Eucharystię, to widać, że on naprawdę, naprawdę był blisko Pana Boga. Tak ja to wtedy widziałem i tak to zachowałem w pamięci. Dla kogoś, kto sam się modli, kto wie, że modlitwa nie przychodzi łatwo, że jest to pewien jakiś taki wysiłek i kto wie, z czym się to wiąże, to potrafi chyba jeszcze lepiej zobaczyć, że właśnie ta modlitwa Ojca Świętego to było jakieś głębokie zjednoczenie z Panem Jezusem. Bo wiadomo, że próbujemy, że podejmujemy ten wysiłek, że myśl jakaś tam rozbiegana, że czasami postawa już zdradza, że jakoś nie jesteśmy zatopieni w Panu Bogu. Natomiast można było u Ojca Świętego zobaczyć, że on jest jak gdyby wyłączony z tego świata. Że on jest wyłączony z tego świata, ale był sobą zawsze. I ja nieraz dosyć tak no, nie potrafię się zgodzić z tym, że był aktorem, że Ojciec Święty, bo to sugeruje, jak gdyby on grał przy sprawowaniu czy Eucharystii, modlitwie i tak dalej, się podkreśla te jego zdolności. Owszem, no, był aktorem i on świetnie oczywiście grał, ale nie wtedy, ale nie wtedy, kiedy przemawiał do tłumów. Tam nie było nic z gry. To wypływało jak gdyby z jego wnętrza. On po prostu tak samo, czy te gesty liturgiczne. Tam nie było gry. Ja to tak oceniam i dlatego no, nie potrafię się zgodzić z taką interpretacją, że tutaj było to takie aktorstwo. Nie. On tak przeżywał spotkanie z Panem Bogiem, tak przeżywał liturgię i tak to wyrażał na zewnątrz. On nikogo nie grał, on był sobą. I to również jak gdyby urzekało, kiedy się patrzyło na to, w jaki sposób celebrował Eucharystię. I tak jak powiedziałem, doświadczenia własne, modlitwy i sprawowanie Eucharystii i takie spojrzenie później na to, jak to czynił Ojciec Święty, to widać tą różnicę wtedy. Widać, że to, ja się nie boję powiedzieć, że to był mistyk. Ja pamiętam, jak przyjeżdżał tą Wołgą
Ja nawet wtedy nie miałem takiej świadomości, bo to przecież jeszcze nie było tyle samochodów, co wtedy, czy to jest luksus, czy to nie jest luksus i tak dalej. Nie w tych kategoriach, ale się tak zapamiętało, że przyjechał tą Wołgą, że wysiadał, że był taki spokojny, emanował z niego też spokój. On nie wzbudzał w nas, powiedzmy, jakiegoś tam lęku. Tak myśmy się raczej garnęli, no stawaliśmy w szpalerze, kiedy on przechodził. Kogoś tam zapytał, z którego roku. Uśmiechnął się, powiedział jakieś tam dwa, trzy słowa. I to było wszystko. Ale to wystarczyło, żeby czuć, że jest kimś naprawdę bliskim. Zresztą Ojciec Święty pod koniec swojego życia, wtedy kiedy ja, czy właśnie z grupami tych młodych księży wyjeżdżałem do Rzymu, to było podobnie. On z nami wiele nie rozmawia, ja mu przedstawiałem tych młodych księży, skąd są, skąd pochodzą. Ojciec Święty nieraz powiedział dwa jakieś zdania, zapytał, mówię, to wszystko Ślązacy, tak, pozdrówcie tam i tak dalej. Ale w tym wszystkim było tyle sympatii, tyle ciepła, że to właściwie wystarczyło. Nikt więcej, niczego też więcej nie oczekiwał. My wiedzieliśmy, że przecież trudno oczekiwać od, już wtedy był schorowany Ojciec Święty. Myśmy się cieszyli tym, co nam dawał. A co nam dawał? Ja pamiętam, że już pod koniec właśnie chyba to było, czy w 2002 czy 2003 roku, kiedy byłem, to przecież był już tak zgięty cały, ale pozwalał się fotografować. On siedział, był pochylony, my ustawiliśmy się obok Ojca Świętego. Wtedy ksiądz arcybiskup Dziwisz powiedział: Ojcze Święty, on się wtedy podnosił, widać było, że sprawia mu to już ból, ale się podnosił, wtedy robiono fotografię. Na fotografiach jest wyprostowany ładnie i potem znowu wracał do tej pozycji. Ja sobie pomyślałem wtedy, jak on rozumie człowieka, przecież to jest pamiątka dla tych księży, dla nas w ogóle, na całe życie. To się będzie pokazywało w rodzinach, to się będzie pokazywało wszystkim, proszę, z Ojcem Świętym zdjęcie. On rozumiał to. Chociaż tyle go to kosztowało, mógł sobie powiedzieć: słuchajcie, ja już mam tyle lat, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój. On tego nie powiedział. On, widać, że mu z trudem, ale przyjmował i pozwalał, żeby robić sobie z nim fotografię, bo wiedział, jakie to jest ważne dla nas. Ja byłem wtedy w seminarium, pamiętam, modliliśmy się, byliśmy w kaplicy i nie wiem kto, ale któryś z przełożonych ogłosił, że Karol Wojtyła został wybrany na stolicę Piotrową. I pamiętam, że wtedy wyszliśmy na ulicę, żeby manifestować tą wielką radość. Później odbyła się msza święta, już wszystkie studenci wszystkich seminariów, tych i zakonnych, i diecezjalnych, a były wtedy trzy diecezjalnych, około 10 chyba zakonnych. Myśmy wyszli na drogę, cieszyli się, atmosfera była no, niespotykana, dlatego że wszyscy się cieszyli. Nagle obcy ludzie zaczęli się do siebie po prostu odzywać, opowiadać o tym. Wszyscy się po prostu cieszyli. Ja nie pamiętam przechodnia, który... No myśmy śpiewali pieśni religijne, no jak to młodzi ludzie, tym bardziej klerycy. I nikt na nas jakoś tam nie reagował w jakiś sposób tam agresją czy coś. Po prostu wszyscy się cieszyli. Ja nie sądzę, żeby wszyscy byli tam tak głęboko wierzący. A jednak takie wrażenie odniosłem, że wszyscy bardzo się z tego cieszyli i okazywali tę radość. I było bardzo wiele takiej życzliwości z tego, co zapamiętałem, bo zaczęliśmy się wszyscy do siebie po prostu odzywać. Wyszliśmy wtedy właśnie na ulicę. Nie mieliśmy jeszcze niczego, bo nawet nie było żadnego, byśmy powiedzieli, jakiegoś tam transparentu czy coś. Po prostu szliśmy ulicami czy tutaj na Błonia. No po prostu, żeby się cieszyć na ulicy, żeby nie mogliśmy po prostu zostać w seminarium, bo ta radość była taka, że ona eksplodowała. Myśmy musieli się rozejść, myśmy musieli po prostu wyjść. I dopiero później nasi przełożeni, widać, były jakieś tutaj rozmowy i tak dalej, ustalono, że będzie wspólna msza i dla wszystkich seminarzystów i wieczorem potem uczestniczyliśmy jeszcze później, kiedy wracaliśmy do seminarium. Bardzo taki moment też był tej wielkiej takiej radości i to zapamiętałem.
To znaczy moje kapłaństwo w ogóle właśnie już się wiązało z pontyfikatem Jana Pawła II. Czyli to był także pewien wzór dla młodego kapłana, wzór kapłaństwa. Ale potem w późniejszym okresie czasu moich studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ja nawet zacząłem zgłębiać myśl Jana Pawła II, szczególnie tę społeczną. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele zawdzięczam Ojcu Świętemu, gdy idzie także o jakieś takie wyposażenie moje intelektualne, bo muszę powiedzieć, że tak, z jednej strony miałem okazję, gdyby oddychać tą atmosferą intelektualną Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, tam gdzie wszyscy się szczycili tym, że Karol Wojtyła wykładał, że był profesorem, nasi profesorowie go znali, opowiadali o nim. A z drugiej strony, przygotowując rozprawę doktorską, zająłem się antropologicznymi podstawami jego nauczania społecznego, więc musiałem studiować i tą, byśmy powiedzieli, antropologię teologiczną, filozoficzną i społeczną Wojtyły. Wtedy się tym zachwyciłem również, bo od niego nauczyłem się też pewnej metody oceniania życia społecznego, ale właśnie przez pryzmat człowieka. Ja nauczyłem się także od niego tego, co w takiej grubej książce zawarł Osoba i Czyn. Mianowicie, że o człowieku właśnie w jaki sposób decyduje czyn. Że nie wygląd, nie pochodzenie, nie, nawet nie wykształcenie, ale dobrym człowiekiem nazywamy kogoś, kto czyni dobro, kto właśnie jest człowiekiem, który żyje miłością. No, zły czyn w jakiś sposób nas tutaj degraduje i o kimś takim, kto złe czyny popełnił, że to zły człowiek. To jak gdyby też pozwala jakoś tak siebie ustawić, że człowiek wie, że jednak te czyny, one są bardzo ważne. Nie? One decydują o tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. I to zmusza do ciągłego rachunku sumienia, do tego, że człowiek patrzył, jakim jest w stosunku do drugiego człowieka, bo to właściwie o nas decyduje, a nie to, kim jestem, czy jestem biskupem, czy rektorem seminarium, czy kimś innym, ale to, jakim właśnie, jak się wyrażam w tym czynie. Bezpośrednie spotkanie z Ojcem Świętym to miało miejsce już wtedy, kiedy byłem na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie i w czasie jego wizyty. Wtedy miałem okazję i ucałowania go w pierścień i tam tych parę słów, które jakoś powiedział, ale człowiek był tak oniemiały, że nawet niczego z siebie nie wydusił, żadnego słowa. Ale pamiętam też, no, wtedy w pełni sił, że wszyscy już padali, a on po obiedzie jeszcze chciał spotkać się z dobrodziejami Katolickiego Uniwersytetu i trzeba ich było odszukać, bo to nie było w programie. On po prostu miał tyle sił, że inni mieli czas na odpoczynek, a on jeszcze chciał się spotykać z innymi. I to było takie pierwsze spotkanie i kiedy tak bardzo blisko i kiedy mogłem go dotknąć, co jest w tych kontaktach międzyludzkich też, ale nieważne, nie? Że można było go, nie wiem, złapać za rękę. I to było takie pierwsze spotkanie, które pamiętam. Cała nadzwyczajność polega na tym, że to zwyczajny człowiek, a my go odbieramy po prostu jako kogoś wyjątkowego, bo tak jak powiedziałem, bo dla nas jakiś jeden szczegół, czasami jakiś gest, że my w taki sposób odbieramy, że dla nas to ma jakieś nadzwyczajne znaczenie, przypisujemy temu jakieś wyjątkowe znaczenie. To może być różnie, to nie jest to, że biskup powie młodemu chłopakowi, ty zostaniesz księdzem. On to zapamięta na całe życie, to nie jest nic wielkiego. Ten biskup nawet nie wie,
że coś się wtedy zaczęło, że on zaczął myśleć, że potem przez 10 lat nie myślał, ale po 10 latach do seminarium wstąpił i nagle sobie przypomniał, przecież biskup mu wtedy to powiedział. I zupełnie innego znaczenia nabiera tamto jedno słowo, które wyrzekł. Tak samo jest w tym spotkaniu z Ojcem Świętym. To jest tak jak siewca, on sieje, on rzuca jakieś ziarno. To są dla kogoś innego rzeczy mało znaczące, wcale nie takie wielkie, to nie są cuda, ale to ziarno gdzieś tam zaczyna po prostu wzrastać. I potem, kiedy już dojrzewamy, patrzymy na to wszystko i mówimy, Boże drogi, przecież to tam właściwie się wtedy zaczęło, to są korzenie. Mówię troszeczkę też na podstawie własnego doświadczenia, bo sam wykładałem na właśnie Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. Chyba jednak ta jego jakoś biografia, to, że był zawsze blisko młodych ludzi, że wykładał, był profesorem. Potrafił się zaprzyjaźnić z młodymi ludźmi, bo to nie jest łatwo, nie jest łatwa praca, ale zawsze w tym jakimś takim duszpasterstwie akademickim. On był zawsze jakoś tam jako kapłan, potem jako biskup związany. I chyba świetnie też czuł problemy młodych ludzi. I teraz, kiedy został powołany na stolicę Piotrową, ja myślę, że z całym tym wyposażeniem, z całym tym dorobkiem, doświadczeniem i tak dalej, i z całym chyba tym głębokim przekonaniem, że trzeba postawić na tych młodych ludzi, że trzeba z nimi pracować. I dlatego były te wszystkie pomysły, żeby organizować te dni, żeby do młodzieży specjalnie, żeby spotkania z młodzieżą. A młodzież, myślę, że była tym jakoś tam bardzo ujęta, bo on jakoś był autentyczny w tym wszystkim. On mówił wprost, że trzeba po prostu od siebie wymagać. On nie schlebiał tylko młodzieży. To on był daleki od odrzucania takich haseł, że można robić wszystko, co się chce. Mówił rzeczy trudne, ale też tak sądzę, że młodzi ludzie dlaczego tak się buntują, ponieważ wiele w nich jest jakiegoś dobra i wiele takich ideałów, ale w tym zetknięciu z rzeczywistością widzą, że ten świat jest zupełnie inny, że jest bardziej brutalny i tak dalej. I tego nie akceptują. Nie akceptują tego, że my dorośli stawiamy wymagania, a sami tego nie wypełniamy. Wtedy się buntują, że mama czy ojciec wysyła do kościoła, a sami nie idą do kościoła. Wtedy się buntują. Więc nie ma tego buntu, kiedy rodzice razem z nimi idą, kiedy w taki sposób ich wychowują. Wtedy nie ma takiego buntu. Bunt jest wtedy, kiedy my im stawiamy wymagania, sami tego jakoś nie podejmujemy. I Ojciec Święty akurat był tym, który znał te ich problemy jeszcze z wcześniejszej pracy, nie bał się stawiać pewnych wymagań, ale też widzieli, że on naprawdę nie tylko im stawia wymagania, ale przede wszystkim sobie, że jest wymagający w stosunku do samego siebie, że jest w tym wszystkim bardzo autentyczny. I kiedy mówi do nich coś, to mówi, to jakoś wypływa z jego serca, z jego troski o nich. Potrafili mu zaufać i myślę, że w tym tkwi także tajemnica. Ostatnie spotkanie to było chyba tak na niecały rok przed jego odejściem. Właśnie też byłem z grupą księży tam w Watykanie. Wtedy żeśmy już nie odprawiali Eucharystii, tylko byliśmy na tej audiencji. Ojciec Święty już był bardzo też jakoś tam zmęczony. Pamiętam, że się nawet potknął. Podziwiałem wtedy tych fotografów, ja już nie pamiętam, który z nich, że od razu był przy Ojcu Świętym. Widać, na tyle już znali, że Ojcu Świętemu pewnie trudniej jest podnieść nogę, że w takich momentach gdzieś tam ktoś przy nim był. Ja dopiero potem jakoś zwróciłem na to uwagę. Wcześniej, dopiero kiedy się potknął, myśmy zamarli w przerażeniu, czy się przewróci, bo miał laskę już tak prowadzony, ale od razu tam ktoś był i go podtrzymał. I wtedy już miałem wrażenie takie, że
To już jest no, takie odchodzenie. To już jest odchodzenie. On wtedy jeszcze bardziej był, tak mi się wydawało, jeszcze bardziej był nieobecny, ale tak pozytywnie, to znaczy tak jak gdyby bardziej po stronie Pana Boga niż po naszej stronie, bardziej przy Panu Bogu, dlatego jak gdyby w tym innym świecie, że już tak bardzo życzliwie, bardzo ten, ale jak gdyby taki trochę daleki. Takie odniosłem wtedy wrażenie, bo już siły też jakoś odstępowały. I więcej trudności, i ta chusteczka już wtedy, kiedy wycierał się. I wtedy sobie tak pomyślałem, być może to już jest właśnie takie nasze ostatnie spotkanie. Najważniejsze przesłanie. Ja myślę, że żeby się nie bali otworzyć tych drzwi Chrystusowi. Żeby się nie bali zaprosić Go do swojego życia, żeby się tego nie wstydzili, żeby dzisiaj, kiedy no może Europa nam imponuje, kiedy mamy łatwość kontaktów i tak dalej, żebyśmy nie brali też tych negatywnych wzorów, żebyśmy akurat, myślę, żebyśmy zachowali też własną tożsamość, żeby był ten przekaz wiary, nadziei, miłości w naszych rodzinach, w naszym narodzie. To jest chyba takie najważniejsze, ale to wiąże się z tym podstawowym, to co powiedziałem, z tym takim zaproszeniem Chrystusa w nasze dzieje, w dzieje naszego narodu, no i musimy być temu wierni, musimy o tym pamiętać, to czynili nasi przodkowie, nasi dziadkowie, rodzice i my chyba musimy też na to zwrócić uwagę, tego się nie możemy wyrzec, nie możemy tego gdzieś tam pozostawić na boku, choć taka pokusa może istnieje, bo wydaje się, że człowiek nowoczesny może się obejść bez Chrystusa, że najlepiej, gdyby o nim w ogóle nie mówić. Natomiast nie należy się tego, i myślę, że to dla wszystkich nas jest ważne, nie należy się bać mówienia o Chrystusie, nie należy się bać dawania świadectwa o Chrystusie w tym świecie, nie należy się bać w ogóle Chrystusa, trzeba mu jakoś szeroko otworzyć drzwi swojego serca.